program w skali kraju wart 50 milionów złotych. W naszym województwie to 1 200 000 złotych, które trafią do 31 gmin na dwie formy wsparcia seniorów. Seniorów powyżej 60 roku życia. To są dwa moduły. Pierwszy dotyczy takiej opieki, usług opiekuńczych w ramach opieki sąsiedzkiej, a druga moduł dotyczy bardzo takich nowoczesnych usług opiekuńczych, które są świadczone w formie tak zwanej opieki na odległość. W tym roku jesteśmy już w programie, który dedykowany jest osobom 60 i plus. Sami Państwo wiecie, że demografia jest nieubłagana. Środowisko senioralne dzisiaj to jest 27%. Natomiast w 2050 roku to my już będziemy w etapie procentowym około 40 i powyżej 40%. Więc te usługi, które są dedykowane seniorom, one muszą ewoluować i one muszą się dzisiaj rozwijać. Dwa moduły. Pierwsze, usługa sąsiedzka. Usługa, która weszła do ustawy o pomocy społecznej i typowo dedykowana jest gminom, które usługi opiekuńcze ustawowo realizują. Poszerzamy ten moduł nie tylko o opiekunki środowiskowe pracujące w ośrodku pomocy społecznej, ale poszerzamy ten moduł również o sąsiadów. Czyli są to osoby z najbliższego otoczenia, mieszkające blisko seniora, aczkolwiek trzeba pamiętać, że nie mogą to być osoby spokrewnione z tą osobą. Drugi moduł to te opaski bezpieczeństwa. Od 3 lat funkcjonują w tym programie Korpusie Wsparcia Seniorów. W tym pierwszym roku 2022 tam chyba było około 2,5 tysiąca osób zaopiekowanych tymi opaskami. W tym roku już jest mniej opasek kupowanych, dlatego że gminy kupują sam abonament, bo opaski jeszcze mają. Ale co powiem Państwu ciekawego w tych opaskach, co ja uważam, że to jest dużym sukcesem. W naszym województwie w ramach zakupionych opasek mieliśmy prawie nawet ponad 2,5 tysiąca interwencji, gdzie osoby z tymi opaskami bezpieczeństwa, które mają ten detektor upadku, detektor ruchu i tak dalej, które łączą się i pytają osobę starszą, czy coś się wydarzyło. Było ponad 2,5 tysiąca takich zdarzeń, z czego 62 takie zdarzenia skończyły się przyjazdem karetki i interwencją służb medycznych. Jeden moduł to jest taka opieka na odległość, czyli opaski SOS, a więc taki zegareczek, który finansujemy w ramach tego rządowego programu. W mieście Opolu zgłosiło się do pracowników socjalnych kilkadziesiąt osób, dokładnie 44 osoby, które były chętne do skorzystania z tego programu, otrzymały takie opaski i finansujemy również obsługę tych opasek. Już mamy pierwsze sygnały, jedno uratowane życie, kilka zgłoszeń, wskutek których zostało wezwane na czas pogotowie, no i kilkanaście zgłoszeń takich przez pomyłkę nieuzasadnionych. A więc jest to taka opieka na odległość. I drugi moduł to jest taka nowa forma usług opiekuńczych, tak zwane usługi sąsiedzkie. Tutaj chcieliśmy objąć tą formą opieki więcej osób, ale otrzymaliśmy finansowanie na 10 osób i już od 1 lipca 10 sąsiadów realizuje sąsiedzkie usługi, czyli wspiera swoich sąsiadów mniej sprawnych, robiąc zakupy, pomagając przy utrzymaniu mieszkania w czystości, towarzysząc w trakcie spacerów, załatwiając jakieś sprawy urzędowe i z tego tytułu otrzymują w ramach rządowego programu rekompensatę finansową. Dwa moduły 100 tysięcy złotych kosztują nas, natomiast 20% tej kwoty to jest udział własny miasta, 80 tysięcy tam z drobną końcówką otrzymaliśmy w ramach rządowego programu z budżetu państwa.